prawie 40 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, podpisywano porozumienia gdańskie. Mało kto pamiętał wtedy o wydarzeniach, które miały miejsce dokładnie 60 lat wcześniej, też w sierpniu 1920 roku. Temat zwycięskiej dla Polski wojny bolszewickiej niemal całkowicie został wyparty ze zbiorowej pamięci. O cudzie nad Wisłą, symbolicznie związanym z 15 sierpnia tegoż roku, a zapoczątkowanym dzień wcześniej, 14 sierpnia, bohaterską śmiercią księdza Ignacego Skorupki pod Ossowem, mówiono tylko w niektórych domowych zaciszach. Tymczasem, gdy przedstawiciel tzw. strony rządowej, a zarazem członek biura politycznego KCPZPR, wicepremier Mieczysław Jakielski, podpisywał punkt pierwszy z 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, mówiący o akceptacji niezależnych od partii i pracodawców wolnych związkach zawodowych. Dla wielu uczestników tego wydarzenia, dokonującego się w sali BHP, a także dla jego dzięki radiowęzłowi słuchaczy, nie ulegało żadnej wątpliwości. W tym momencie stawali się świadkami dokonującego się na ich oczach cudu. Cudu, który zaczął się 14 sierpnia w postaci strajku, jaki wybuchł w Stoczni Gdańskiej w związku z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy Anny Walentynowicz. Wtedy to na monolicie Imperium Zła pojawiła się śmiertelna dla niego szczelina. Wszechwładnie panujący dotąd system totalitarny w sposób istotny został naruszony. Prawdziwi ojcowie tego cudu, najbardziej świadomi swych działań, związani z nielegalnymi, wolnymi związkami zawodowymi, które w końcu lat 70. powstawały na Śląsku i na Wybrzeżu, mieli w sobie herbertowską, krzepiącą wiedzę, że jesteśmy sami. Sami wobec wielkiego imperium zła, które przyszło ze wschodu. To właśnie łączyło ich z bohaterami 1920 roku. I podobnie jak żołnierzy polskich w czasie wojny bolszewickiej, ta świadomość bynajmniej ich nie paraliżowała. Bo chociaż stoczniowcy gdańscy, pracujący tak blisko Westerplatte, nosili w sobie pamięć klęski 1939 roku i opuszczenia Polski przez aliantów. Chociaż kolejne niezwykle bolesne wydarzenie, powstanie warszawskie z 1944 roku, mówiło o bezwzględnym okrucieństwie czarnej śmierci i bezgranicznym cynizmie czerwonej zarazy, chociaż wielu z nich lub ich najbliższych, pochodzących z Kresów Wschodnich, stało się ofiarami największej zdrady naszego kraju, dokonanej przez sprzymierzonych w Jałcie w 1945 roku. To jednak tym bardziej byli przekonani, że gdy wszyscy ich opuścili, to pozostawała im jeszcze nadzieja pokładana w Panu Bogu. To dlatego na bramach Stoczni Gdańskiej widniały krzyże, obrazki Matki Bożej Częstochowskiej i papieża Jana Pawła II. A sami strajkujący brali udział w organizowanych na terenie stoczni mszach świętych i ustawiali się w ogromnych kolejkach. Tym razem nie po mięso i cukier, jak to było ich codzienną, upokarzającą rzeczywistością,
ale po to, aby uzyskać sakramentalne przebaczenie swych grzechów i aby tym bardziej podnieść z dumą swe głowy. Religijne obrazy ze stoczni zadziwiały cały świat. Łamały marksistowskie dogmaty o przodującej klasie robotniczej, która już dawno wyparła się Boga. Te obrazy stanowiły równocześnie żywy zapis pamięci o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce zaledwie 14 miesięcy wcześniej, w czerwcu 1979 roku. Wtedy to, po raz pierwszy od 1945 roku, od zakończenia wojny, Polacy policzyli się jako wierzący naród. Wtedy też uwierzyli w moc ducha, o którego zstąpienie papież prosił Boga na zakończenie swojej słynnej homilii na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku. Modlił się, by duch zstąpił i odnowił oblicze polskiej ziemi. Uczestnicy wydarzeń w sali BHP z 31 sierpnia 1980 roku byli świadkami cudu, a zarazem dokonującej się w nich samych radykalnej wewnętrznej przemiany. Tego dnia głoszona dotąd przez marksizm-leninizm bezwzględna walka klas padała na bruk w obliczu poczucia braterskiej solidarności, pisanej przez duże i małe S. Solidarność niezwykle szybko rozlewała się na cały kraj. Wkrótce przyjęła kształt 10 milionów osób zapisanych do NSZZ Solidarność. 10 milionów osób zjednoczonych w odrazie wobec kłamstwa i przemocy, na których to wznosił się gmach komunizmu. Siłą Solidarności stał się bowiem moralny sprzeciw wobec właśnie kłamstwa i przemocy oraz przedziwna nadzieja, że tym razem w zupełnie innym sensie niż to śpiewano w międzynarodówce da się ruszyć z posad komunistyczną bryłę świata. Że w całkowicie innej, nowej odsłonie spełniają się słowa z Ody do Młodości Adama Mickiewicza: dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż z opleśniałej zbywszy się kory zielone przypomnisz lata. Nie bez powodu Solidarność w najbardziej powszechnym odbiorze była dziełem ówczesnych 30-latków, a zatem ludzi urodzonych już w PRL-u, którzy swoim zapałem i determinizmem pociągnęli za sobą inne pokolenia. Jednakże nie byłoby tego wszystkiego bez świętego Jana Pawła II Wielkiego. Teologiczne tło jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny doskonale oddają czytania dzisiejszej mszy świętej. Na wzór świętego Pawła Apostoła święty Jan Paweł II przybył do naszego kraju jako ten, kto postanowił nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. A mowa Jego i Jego głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara Polaków opierała się nie na mądrości ludzkiej,
ale na mocy Bożej. To dlatego w tej homilii papież mówił z taką mocą o Chrystusie jako klucz do zrozumienia człowieka, jego powołania i jego godności. To dlatego mówił też o Chrystusie jako kluczu do zrozumienia dziejów naszego polskiego narodu. To dlatego ukazując Ducha, moc Ducha, o tę moc Ducha wołał na zakończenie swojej homilii. I w przeciwieństwie do Chrystusa, którego przedstawiał fragment dzisiaj czytanej Ewangelii Łukaszowej, Chrystusa odtrąconego, Jan Paweł II był witany przez cały naród z ogromnym entuzjazmem i nadzieją. Wszyscy byli wtedy szczęśliwi. Poza przywódcami partii, którzy mieli wiele pretensji do papieża, zwłaszcza po jego słynnej homilii w Gnieźnie, gdzie upomniał się o wolność religijną dla naszych pobratyńców. Częstokroć nawiązuje się do zakończenia homilii na Placu Zwycięstwa. Niech stąpi Duch Twój, niech odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ale mało uwagi przywiązuje się do słów, które po raz pierwszy padły w Polsce po 1945 roku. Kiedy papież mówił tak wyraźnie o prawach narodu. Mówił tak wyraźnie wobec najważniejszych, najwyższych wtedy przedstawicieli ówczesnej władzy. I mówił to nie w zaciszach gabinetów dyplomatycznych, ale wobec całego narodu. Te dwa najbardziej ważne przemówienia papieża, nakreślające jego program, to, z czym przybył do Polski. To słowa wypowiedziane najpierw na Okęciu, gdzie najpierw pocałował polską ziemię, a następnie w Belwederze. Trzeba wracać do tych przemówień, by zrozumieć jego zamysł prawdziwego proroka i by odczytać także w świetle tych postulatów, jakie wtedy niezwykle jasno formułował. To wszystko, co stało się treścią zapisów porozumień gdańskich 31 grudnia 1980 roku, 16 miesięcy później. Jakie były główne wątki tych dwóch jego przemówień? Najpierw jasno nakreślony cel. Pragnę, aby owocem moich odwiedzin stała się jedność wewnętrzna moich rodaków, a także dalszy pomyślny rozwój stosunków między państwem a Kościołem w mojej umiłowanej ojczyźnie. To się spełniło, ta wewnętrzna jedność rodaków. Właśnie w słowie solidarność. A potem wizja Polski. Wizja Polski, z jaką przybył i o jaką się upominał. W pięciu wymiarach, a wypowiedziana zaledwie też w pięciu zdaniach. Najpierw wymiar religijny. Pierwsze słowa. Umiłowani bracia i siostry, drodzy rodacy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam was w imię Chrystusa, tak jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi tutaj w Polsce.
Drugi wymiar, osobisty. Jak każdy Polak ma swój wymiar własnego przeżywania Polski. W Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej, w której stale tkwię głęboko wrośnięty korzeniami mojego życia, mojego serca, mojego powołania. Trzeci wymiar, żywej tradycji narodowej. W Polsce, w tym kraju, w którym, jak pisał Norwid, kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Czwarty wymiar, europejski. Polsce, która należy do Europy i do ludzkości współczesnej poprzez cały tysiącletni zrąb swoich dziejów. Żadnego odniesienia do Moskwy, do internacjonalizmu, do wspólnoty bratnich państw socjalistycznych. I na koniec wymiar kościelny. Polsce, która przez cały ciąg tych dziejów związała się z Kościołem Chrystusowym i ze stolicą Piotrową szczególnym węzłem duchowej jedności. Taka jest Polska. A z nią szczególne poczucie koniecznej suwerenności. Suwerenności wynikającej z naszych, polskich, niekiedy bardzo trudnych i bolesnych dziejów. Papież mówił, to, że racją bytu państwa jest suwerenność społeczeństwa, narodu, ojczyzny, to my, Polacy, szczególnie głęboko odczuwamy. Nie ma suwerenności państwa bez suwerenności społeczeństwa, narodu, ojczyzny. Tego nauczyliśmy się poprzez całe nasze dzieje, a w szczególności poprzez ciężkie doświadczenia ostatnich stuleci. Nigdy nie możemy zapomnieć tej straszliwej lekcji dziejowej, jaką była utrata niepodległości Polski od końca XVIII wieku do początku bieżącego stulecia. To bolesne w istocie swojej negatywne doświadczenie stało się jakby nową kuźnią polskiego patriotyzmu. Słowo ojczyzna posiada dla nas takie znaczenie pojęciowe i uczuciowe zarazem, którego, zdaje się, nie znają inne narody Europy i świata. Te zwłaszcza, które nie doświadczyły takich jak nasz naród dziejowych strat, krzywd i zagrożeń. I dlatego też dla całego naszego pokolenia tak straszliwym wstrząsem była ostatnia wojna światowa i przeżyta w Polsce okupacja. 35 lat temu wojna ta zakończyła się na wszystkich frontach. Rozpoczął się wraz z tym momentem nowy okres w dziejach naszej ojczyzny. Nie możemy jednak zapomnieć ofiary życia tylu Polaków i Polek. Nie możemy też zapomnieć bohaterstwa żołnierza polskiego, który walczył na wszystkich frontach świata za wolność naszą i waszą. Odnosimy się z szacunkiem i wdzięcznością do każdej pomocy, jakiej wtedy doznaliśmy od innych. Z goryczą myślimy o zawodach, których nam nie oszczędzono. I w 1939 roku, i w 1945, i później została nam samotność. I w tej nowej rzeczywistości jakżeż wielka rola Kościoła,
tego Kościoła, który był tak okrutnie zwalczany, począwszy od 1944 i 1945 roku. Tymczasem papież mówił: nawiązując kontakt religijny z człowiekiem, Kościół utwierdza tego człowieka w jego naturalnych więzach społecznych. Historia Polski potwierdziła to w wybitnym stopniu, że Kościół w naszej ojczyźnie starał się na różnych drogach o wychowanie wartościowych synów i córek narodu, dobrych obywateli, pożytecznych i twórczych pracowników w różnych dziedzinach życia społecznego, zawodowego, kulturalnego. Płynie to z podstawowej misji Kościoła, który wszędzie i zawsze zabiega o to, aby uczynić człowieka lepszym, bardziej świadomym swej godności, pełniej oddanym swoim zadaniom życiowym, rodzinnym, społecznym, patriotycznym. Aby uczynić go ufnym, mężnym, świadomym swoich praw i obowiązków, społecznie odpowiedzialnym, twórczym i pożytecznym. I ukryte, ale jakże silne pytanie papieża, kryjące się za tymi sformułowaniami. Dlaczego więc ta walka z Kościołem? Dlaczego te prześladowania, zwłaszcza w czasach stalinowskich? I jeszcze jedno stwierdzenie, które, jak sądzę, musiało zabrzmieć złowrogo w uszach słuchaczy papieskiego przemówienia w Belwederze. Pozwólcie, szanowni panowie, że będę to dobro Polski nadal uważał za moje dobro, że będę tak samo głęboko odczuwał mój udział w nim, jakbym nadal mieszkał na tej ziemi i był obywatelem tego państwa. I z taką samą też, a może nawet jeszcze powiększoną przez oddalenie siłą, będę odczuwał nadal wszystko to, co mogłoby Polsce zagrażać, szkodzić, przynosić jej ujmę, co mogłoby oznaczać zastój czy załamanie. Pozwólcie, że nadal będę tak odczuwał, tak myślał, tak życzył, o to się modlił. Przemawia do was syn tej samej ojczyzny. I tej zapowiedzi był niezwykle konsekwentnie wierny, aż do końca. Gdy wybuchły strajki na Wybrzeżu 20 sierpnia 1980 roku, Ojciec Święty skierował list do kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, w którym pisał: modlę się, by raz jeszcze episkopat z prymasem na czele mógł wspomóc naród w jego walce o chleb powszedni, sprawiedliwość społeczną i w obronie jego nienaruszalnych praw do własnego życia. A kiedy wiosną 1981 roku, tuż przed kryzysem bydgoskim, w ciągłym zmaganiu o byt, o normalną, wolną działalność NSZZ Solidarność, mówił, pisał: gdy idzie o prawo zrzeszania się ludzi, to nie jest to prawo nadane przez kogoś, bo to jest własne prawo wrodzone. Dlatego państwo nam tego nie nadaje. Ono ma tylko obowiązek je ochraniać i czuwać nad tym, aby nie było ono naruszane. Nadane jest to prawo przez Stwórcę, który uczynił człowieka
istotą społeczną. Więc Solidarność nie jest z łaski partii. Jest sprawa, które przysługuje każdemu człowiekowi. A po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, ileż razy upominał się podczas audiencji generalnych zwłaszcza i modlitwy Anioł Pański wobec całego świata o prawo Solidarności do jej dalszego istnienia. Temu służyły też jego dwie kolejne pielgrzymki z 1983 i 1987 roku. Pierwsza z nich, jeszcze formalnie w stanie wojennym, odbyta pod hasłem „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. A potem to niezłomne ukazywanie światu, wagi, świadectwa i męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki. Był z nami, był z Solidarnością. Czuł, co Polskę stanowi. Modlił się, aby wytrwała. I w świetle tego spójrzmy na te 21 punktów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 80 roku, podpisane w hali BHP Stoczni Gdańskiej 31 sierpnia. Spójrzmy na te zapisy przez słowa klucze. Pierwszym słowem to niezależność. Od partii i pracodawców niezależność wolnych związków zawodowych. Tu dokonało się to fundamentalne naruszenie systemu totalitarnego. Dalej, wolność słowa, wolność religijna, wolność przekonań. Wszystko to możemy odczytać jako echo przemówienia papieskiego z Belwederu, kiedy to papież mówił: myśl, która rodzi prawdziwe dobro, musi nosić w sobie znamię prawdy. I dlatego wolność słowa prawdziwego, o które upominali się stoczniowcy. A dalej solidarność ze skrzywdzonymi, z ludźmi zwolnionymi z pracy po strajkach, studentami wydalonymi z uczelni za ich przekonania, z więźniami politycznymi. Trzecie słowo, klucz, to godność. Prawo do strajku to upodmiotowienie społeczeństwa poprzez pełną prawdę o sytuacji ekonomicznej, którą musi zdać cały naród po to, by mógł uczestniczyć, by wszystkie środowiska społeczne mogły uczestniczyć w dyskusji nad programem reform. Czwarte słowo, równość wszystkich Polaków. Sprzeciw przeciwko równym i równiejszym. Przeciwko przywilejom MO, SB, aparatu partyjnego, przeciwko doborze kadry kierowniczej na zasadach przynależności partyjnej. A przecież chodziło o to, żeby wreszcie decydowały zasady kwalifikacji i właściwego przygotowania. To dalej służba zdrowia, to kobiety, to upominanie się o żłobki i przedszkola dla dzieci, kobiet pracujących, to płatny urlop macierzyński, to mieszkania. To znowu mieści się w tym, co papież mówił,
Szczególnie bliskie mojemu sercu jest wszystko to, w czym wyraża się troska o dobro i trwałość rodziny, o moralne zdrowie młodego pokolenia. I na koniec wolne soboty, bo człowiek nie jest do pracy. To praca jest dla człowieka. Te wszystkie inne liczne postulaty zawarte w 21 punktach postulatów MKS-u mieszczą się w tym, co papież powiedział w Belwederze, a co było cytatem ze słów papieża Pawła VI skierowanych do władz państwowych, które 1 grudnia 1970 siódmego roku przybyły do Watykanu. Polska dostatnia i szczęśliwa leży w interesie pokoju i dobrej współpracy między narodami Europy. Polska dostatnia i szczęśliwa. Wracamy raz jeszcze do słów papieża. Pozwólcie, że będę dobro Polski nadal uważał za moje dobro, że będę tak samo odczuwał mój udział w nim, jakbym nadal mieszkał na tej ziemi i był obywatelem tego państwa. Czuwał nad Polską. Czuwał nad Solidarnością. Kiedy widział z bólem, że na mocy przemian zapoczątkowanych w 1989 roku odchodzi się od ideałów Solidarności i na krzywdzie robotników wielkich zakładów przemysłowych oraz pracowników PGR-u tworzy się tak zwana Polska Liberalna. Podczas swojej pielgrzymki w roku 1991 przypominał z mocą o fundamentach Polski Solidarnej, o dekalogu, począwszy o upomnienie się o właściwe miejsce Boga w życiu społecznym, narodowym i państwowym. Poprzez swój żarliwy sprzeciw wobec aborcji, poprzez niezłomną obronę małżeństwa, godności małżeństwa i rodziny. To jego czuwanie nad Polską trwało do końca, do ostatnich dni. Przejawem tego jest jego ostatnie dzieło, które oglądał w poliklinice Gemelli, gdzie przebywał po raz ostatni, wiosną 2005 roku, niewiele przed śmiercią. W książce Pamięć i Tożsamość, będącej wielkim wykładem polskiej historii, polskiej tradycji i wszystkich wielkich zobowiązań z tej historii i z tej tradycji wynikających, mówił i w jakiejś mierze zapowiadał to, co przeżywamy aktualnie. Po upadku ustrojów zbudowanych na ideologiach zła, wspomniane formy eksterminacji w tych krajach wprawdzie ustały, utrzymuje się jednak w nas legalna eksterminacja poczętych istnień ludzkich przed ich narodzeniem. Również i to jest eksterminacja zadecydowana przez demokratycznie wybrane parlamenty i postulowana w imię cywilizacyjnego postępu społeczeństw i całej ludzkości. Nie brak też innych poważnych form naruszania prawa Bożego. Myślę na przykład o silnych naciskach Parlamentu Europejskiego, aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałyby również prawo adopcji. Można, a nawet trzeba zapytać,
czy tu nie działa również jakaś inna jeszcze ideologia zła, w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi oraz przeciwko rodzinie. I dlatego, drodzy siostry i bracia, musimy tak często wracać do tego, co z taką żarliwością mówił na błoniach krakowskich na zakończenie swojej pierwszej pielgrzymki 9 czerwca 1979 roku. Bo słowami tymi umacniał Polaków, z którymi się żegnam, nie mając wcale pewności, że się z nimi jeszcze zobaczy. Nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje tej pierwszej pielgrzymki. Bo słowa zakończenia homilii z błoni krakowskich były umocnieniem strajkujących stoczniowców na Wybrzeżu w 1980 roku, kiedy byli świadomi, że ten strajk może zakończyć się równie, a może jeszcze bardziej tragicznie niż ten z 1970 roku. Bo te słowa umacniały również tych wszystkich, którzy nie tracili nadziei po wprowadzeniu stanu wojennego. Bo te słowa są ważne także dla nas dzisiaj. Z bólem o tym mówię. O legalnej w myśl prawa eugenicznej aborcji. O coraz bardziej agresywnej ideologii gender i ideologii LGBT, a także niektórych zapisach konwencji stambulskiej. W obliczu tego, że coraz bardziej uświadamiamy sobie konieczność wychowywania młodych Polaków w duchu wielkiej wrażliwości na obiektywną prawdę i autentyczną wolność. Gdy tak wszystkim nam, naszemu narodowi, potrzebna jest autentyczna solidarność oparta na prawdzie, na wspólnym dobru, na Bożym prawie. A papież mówił wtedy słowa, wtedy i później, dzisiaj jakże przejmujące. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, która daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem, na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Dialog zbawienia. Gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka, wiarą, nadzieją i miłością. Są one nierozerwalne i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego. Każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu. Dla którego ta sprawa jest święta. Który pragnie jej służyć wedle najlepszej woli. Więc nie trzeba się lękać. Drodzy siostry i bracia, musimy być mocni.